Cześć, witam Was z Kenii. Właśnie zaczyna się nasza górska przygoda. Pakujemy się i dosłownie za godzinę ruszamy na Mount Kenya. Zaczynamy. W 4 godzinach drogi z Nairobi zbliżamy się już do Parku Narodowego przy Mount Kenya. Za chwilę będziemy zmieniali auto, dlatego że na razie przyjechaliśmy tutaj takim busem. Za mną są już terenówki, jeszcze około 30-40 minut jazdy. A tutaj nasz pierwszy posiłek, jeszcze nie na szlaku, ale już prawie. Wygląda spoko, sprawdziłem, smakuje też dobrze. Także jemy i za chwilę ruszamy dalej. Za mną ekipa jest już przygotowana, pakują ostatnie rzeczy. Za chwilę ruszamy dalej na podbój Mount Kenii. Około 40 minut jazdy jeepem, no i potem już tylko nasze nogi nam zostaną. A tak wygląda auto w środku, jesteśmy zapakowani. A ekipa zadowolona. Jumbo. Jumbo. I za chwilę jedziemy dalej. Jumbo. Jedziemy jeepem przez dżunglę, w sumie dosyć głośno i szybko. W międzyczasie robiłem zdjęcia. Tak na szybko tylko wytłumaczę. Starałem się uchwycić ostry samochód w miarę możliwości, oczywiście na tych wertepach. Ustawiłem nieco dłuższy czas naświetlania, żeby właśnie to, co mijamy, drogę, drzewa i tak dalej, były nieco rozmazane, żeby wyglądało, że przemieszczamy się naprawdę szybko. Mam nadzieję, że efekt wyjdzie fajny. Czas naświetlania, który stosowałem, to mniej więcej 1/10, 1/15 sekundy. Właśnie widzę za mną, chłopaki bardzo aktywnie robią wesołe tło. Wygody się skończyły, polegamy już na własnych nogach, na razie jesteśmy na około 2500 metrów, dzisiaj na spokojnie około 5 km śpimy w takich chatkach, które Wam później pokażę i tak naprawdę dopiero potem wyruszamy troszeczkę poważniej w góry. Okay, pierwszy dzień za nami, 2 godziny, jakieś 5 km, no i jest mój rekord wysokości 2950 metrów. Na szczęście na razie czuję się dobrze, bo tak jak mówiłem w jednym z wcześniejszych odcinków, miałem chorobę wysokościową dużo niżej, na razie jest super. Dobra, idziemy dalej do obozu. A to spotkało nas, kiedy dotarliśmy. Chata po prostu jak jakiś ośrodek wypoczynkowy. Spodziewaliśmy się, że tak naprawdę nie będzie tutaj no dosłownie nic, może jakiś blaszak. Także są łóżka, jest nawet łazienka z prysznicem i prawdopodobnie będzie ciepła woda, co jest ogromnym zaskoczeniem. No i jedzenie. Wszystko przygotowane już do posiłku. Mamy kawę, herbatę, nawet popcorn. A tutaj chłopaki gotują. Tak wygląda nasza kuchnia i ekipa. Także jest naprawdę super. Dużo lepiej niż się spodziewałem. Przeszliśmy do punktu, gdzie teoretycznie może być internet. Mnie to na szczęście nie interesuje, ale bardzo mnie interesują te drzewa. Krajobraz jest po prostu niesamowity. Ogromne drzewa, nie wiem jak się nazywają, oczywiście porośnięte mchem. Wygląda to przepięknie, szczególnie teraz, kiedy właśnie te chmury są nisko, jest mgła, to jest naprawdę magiczne miejsce. A zaraz pokażę Wam, jakie zdjęcia tutaj zrobiłem. Kiedy siadaliśmy do kolacji i myślałem, że pierwszy dzień nie przyniesie już żadnych atrakcji, jeden z członków naszej ekipy przybiegł i poinformował nas o tym, że dosłownie kilkaset metrów od naszego obozu jest dziki słoń. Bez zastanowienia wziąłem aparat z najdłuższym obiektywem, jaki miałem pod ręką. Pobiegliśmy razem na miejsce i okazało się, że słoń nadal tam był. To było naprawdę niesamowite przeżycie. Myślę, że trudno wymarzyć sobie lepsze zakończenie pierwszego dnia naszej podróży. Dzień dobry, zaczynamy drugi dzień. Noc minęła dobrze, miałem troszeczkę problemy z zaśnięciem. Serce biło trochę mocniej niż zawsze, ale 3000 metrów, więc takie coś może się zdarzyć, także nie ma problemu. Jak na razie nie mam choroby wysokościowej. Wiem, że to może trochę głupie, że o tym mówię na tak niskiej wysokości, ale ostatnio jeszcze niżej miałem jakieś pierwsze objawy, dlatego dosyć mocno się tym przejmowałem. Także na razie jest super. W nocy było naprawdę ciepło, dosłownie zdejmowałem z siebie kolejne warstwy, rano troszeczkę chłodno, ale wszystko jest naprawdę bardzo fajnie. Tak jak widzicie, za mną trochę światła się pokazało, mam nadzieję, że dzisiaj pogoda będzie lepsza niż wczoraj, dlatego że wczoraj było dosyć pochmurnie i deszczowo. Na razie, tak jak obserwuję niebo, to mamy jedną z moich ulubionych kombinacji, czyli trochę chmur, trochę fajnego słońca. Obiektyw 18-105, Sony A6500 w ręce. Zrobię parę zdjęć właśnie tutaj tych szczytów w oddali i idziemy na śniadanie, a potem za jakieś 1,5 godziny zaczynamy nasz dzisiejszy trekking, około 10 km. A tutaj to, co na nas czekało po przebudzeniu, trochę się czuję jak tacy leniwi turyści. Wstajemy rano, woda już zagotowana, także kawa, za chwilę śniadanie i ruszamy. Ta droga za mną oznacza początek przygody na dzisiaj. Ruszamy, tak jak mówiłem, około 10 km w planie. Mam nadzieję, że po drodze będzie dużo fajnych okazji do zrobienia zdjęć, a w sumie jestem pewien, bo krajobraz wygląda naprawdę niesamowicie. Pierwszy, nieco trudniejszy etap za nami. Jesteśmy dokładnie na 3455 metrów. Lake Ellis. Jak na razie jest naprawdę super. Zaraz zbliżę się do jeziora. Spróbuję zrobić jakieś fajne zdjęcia. Na brzegu jest, myślę, że dosyć ciekawa roślinność, także spróbuję wykorzystać właśnie ten szerokokątny obiektyw 10-18 i porobić zdjęcia właśnie z takim mocnym uwydatnieniem pierwszego planu. Idziemy nad wodę. Mam nadzieję, że wyjdzie coś fajnego. Dotarliśmy na nasz kemping po około 10 km. Jeden moment był taki nieco wyzwaniem, ogólnie było bardzo w porządku, ale patrzcie, co na nas czeka. Po prostu wyżerka niesamowita, a nie ukrywam, że jestem bardzo, bardzo głodny. Już mi się plącze język. Dotarliśmy do naszego kolejnego miejsca na obóz, a tutaj za mną dosłownie niecałe 20 minut drogi jest niesamowity wodospad. Ten film i podejrzewam, że następny tutaj z naszej wyprawy na Mount Kenia będą bardziej poświęcone temu podróżniczemu aspektowi, ale właśnie zaczynam nagrywać odcinek o tym, jak fotografować wodospady, dlatego jeżeli nie chcecie go przegapić, zapraszam do subskrybowania kanału.